jak długo będą chodziły filmy z moją osobą, to jest szansa, że jeszcze ktoś tam coś będzie przypominał, a jak przestaną chodzić, przestanę intensywnie grać, no to będzie nie ma, no i co? Mam chodzić na podmuszony, na zagrubany w sobie. Przecież tak na dobrą sprawę, to kim jestem? W tym zawodzie jeszcze poza tym, że się go można nauczyć, bo można się go nauczyć w jakimś tam stopniu, to jeszcze trzeba mieć ten łódź szczęścia. Powiedziałbym, nie tylko łódź szczęścia, trzeba mieć dużo szczęścia. No i ten łódź tak zwanego talentu, czy czegoś tam takiego niezwykłego. Ej, Filip, to nie ten. Duży w maluchu. Filip Nowobielski zaprasza na program z gwiazdami. Na wywiad z aktorzyną z Krakowa, jak samo sobie mówi Marian Dziędziel, czekałem ponad rok. Opłaciło się być cierpliwym, zresztą o samej cierpliwości dużo więcej powiedzieć może mój dzisiejszy gość, który w kinie i telewizji występuje od końca lat 60., ale dopiero w ostatnich kilku latach zyskał popularność i uznanie widzów. Marian Dziędziel został doceniony także przez znawców kina. Na swoim koncie ma m.in. Orła, Złote Kaczki oraz Złote Lwy, a jego największym atutem jest szczerość, która pomaga mu budować bliską relację z widzem. Mnie też zależy na budowaniu bliskich relacji z fanami kanału, dlatego z okazji 25. sezonu Top Gear, którego jestem wielkim fanem, chciałbym zaprosić Was na wspólną przejażdżkę. Legendarny program Top Gear to nie tylko szybkie samochody, ale także ciekawi ludzie, zabawne pogawędki i niezapomniane przygody. Ja właśnie chciałbym, aby podróż moim maluchem była dla widza tym wszystkim. No i tak, w piątek 2 marca wracam z Warszawy do Krakowa i mam wolne miejsce. Obiecuję, że podczas podróży odpowiem na każde pytanie, dorzucę od siebie sporo anegdot z życia programu, będzie ciekawie. Aby przejechać się ze mną, musisz mieć ukończone 18 lat, posiadać konto w serwisie BlaBlaCar oraz zamieścić w celu weryfikacji post na Facebooku o treści, którą widzisz teraz na ekranie. Więcej szczegółów znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Do zobaczenia na drodze. Odebrałem pana w niedzielne południe spod kościoła Bernardynów w Krakowie. Naprzeciwko Wawelu. Tak. Tak zaczyna pan niedzielę każdą? Różnie. No ale często tak jest. Pan popatrzy na ten zakątek. Powiedziałem panu, że wybrałem znakomity zakątek, bo to jest po prostu, to jest tak pięknie, że trzeba niekiedy przyjeżdżać, zobaczyć. A tu ten kościół jest bardzo przyjemny i cudowny zakon. Wspaniali zakonnicy. No i tak człowiek po prostu. Dużo pan młodych ludzi widuje w kościele? No sporo. Sporo. W różnych okresach różnie. Chyba wiara nie jest najłatwiejsza do przyswojenia w młodym wieku, nie? Nie, są takie wartości: wiara, nadzieja i miłość. W związku z tym każdy to realizuje według własnego sumienia. I to jest, to słusznie, bo to każdy odpowiada za siebie, każdy człowiek w całej materii duchowej i nieduchowej, także to po prostu jest kwestia wyboru. Kwestia wyboru. Pan nigdy nie miał jakby jakichś wątpliwości, wątpiewań. Pytam też z tego względu, że mam świadomość tego, że słucha nas wiele osób i może dla nich to też jakiś będzie drogowskaz. Wie pan, czytał pan żywoty świętych, Ewangelii, ilu z tych wyniesionych na ołtarze miało wątpliwości? Każdy, prawie każdy, powiedzmy. Świat jest niepojęty, także po prostu te wątpliwości się nasuwają i tego się nie uniknie. W jaki sposób sobie tak życie ułożyć, żeby mieć po drodze do właśnie takich wartości? Bo powiem szczerze, tak patrząc na pana życie i karierę, jak to wszystko wygląda, że pan jest osobą, która ma w sobie wielką pokorę. I zastanawiam się, czy ta pokora jest związana z tym, że ma pan świadomość kruchości życia i przemijalności. To sam pan to nazwał.
nigdy się na tym nie zastanawiam, dlaczego ja tak, a nie inaczej postępuję. Niekiedy robi się coś głupiego, jakiś z impulsu wynikające jakieś działanie, no ale pewne wybory wydają mi się słuszne i tak postępuję. Jasne. Pan tak naprawdę szerszemu gronu odbiorców pokazał się, powiedzmy, w okolicach 60 roku życia. Oczywiście grał pan wcześniej, ale to były różne, jak pan sam mówi, w wywiadach innych, drugoplanowe role. Natomiast do szerszego komercyjnego odbiorcy, można powiedzieć, trafił pan w okolicach 60. I zastanawiam się, czy z racji tego, że ten sukces taki komercyjny pojawił się w tym wieku, a nie na przykład w wieku 20 lat, łatwiej było go jakoś przejść, bo często się zdarza tak, że jak osoba jest znana w młodym wieku, to też gubi pewne wartości i inaczej patrzy na świat, prawda? Nie wiem, to jest tak, wracając do tego, w którym roku to było, no, ja tak dokładnie nie pamiętam, ale tak myślę 14 lat, czyli gdzieś 55, kiedy wyszedłem na ten rynek na maksa, tak to nazwijmy, popularnie. I to jest taki moment, w którym człowiek już ma pełną świadomość tego, co to jest, jak, gdzie jest, jak się to dzieje, dlaczego tak jest. Może sobie to wszystko opowiedzieć, dopowiedzieć, mając tyle lat. A wcześniej, gdyby to było, myślę, że mam taki charakter, że nie zmieniłoby to wiele w moim postępowaniu. Ponieważ trzeba sobie mieć pokorę, jak pan powiedział, a jednocześnie pewną świadomość istnienia. W związku z tym myślę, że ja staram się za wszelką cenę to mieć i tak postępować, żeby spokojnie to co jest do wzięcia, żeby ewentualnie wziąć, ale równocześnie z pokorą i na spokojnie. Myślę, że nigdy by mi nie odbiło, a zawsze mam taką zanadrzu, ja to często opowiadam, mam taką piosenkę. Znaczy nie jest piosenka, to jest aria. Wielka sława to żart. Książę Błazna jest wart, prawda? Taka prawda. W związku z tym, po co się wynosić ponad wszystko, kiedy to jest zaledwie tylko jakiś mały sukces w zawodzie aktorskim. O którym może się zdarzyć tak, że za kilkaset lat nie będzie zbyt wiele wiadomo, bo jak kiedyś Asnyk powiedział, każda epoka ma swoje własne cele i zapomina o wczorajszych snach, prawda? Oczywiście. Więc... I to jest tak, że to nie za set lat, to za 10 lat, może za naście. To różnie było. Jak długo będą chodziły filmy z moją osobą, to jest szansa, że jeszcze ktoś tam coś będzie przypominał, a jak przestaną chodzić, przestanę intensywnie grać, no to mnie nie ma, no i co? Mam chodzić na podmuszony, zadumany w sobie. Przecież tak na dobrą sprawę, to kim jestem? Jedno jest ważne, to być człowiekiem. Oczywiście. I myślę, że teraz to mogłaby być puenta, ale nie będzie, bo jeszcze mam kilka minut rozmowy z panem, więc chętnie skorzystam z różnego typu, powiedzmy, życiowych rad. Pan jest osobą związaną z Teatrem Słowackiego. Ostatnio byłem w teatrze, rozmawiałem z osobą, która tam pracuje, powiedziała mi, że w tym teatrze są etaty, ale w większości teatrów są po prostu grupy grające i aktorzy wzięci na konkretne spektakle. I jednocześnie wiele osób cały czas idzie na PWST, czy inne szkoły wyższe, chce się kształcić, chce zostać aktorami. Czy pan polecałby tę drogę z perspektywy czasu młodym ludziom? No oczywiście, to jest kwestia wyboru znowu. To jest, no jeżeli ktoś ma takie marzenie, to dlaczego je nie realizować? Czy polecałbym? Jak masz ochotę, próbuj. Masz taki cel w życiu? Spróbuj. Doświadczysz, będziesz wiedział, jak to jest. Ale bądź przygotowany na różne przeciwności. Mianowicie?
że to nie wszystko tak pójdzie po tym zawodzie, jeszcze poza tym, że się go można nauczyć, bo można się go nauczyć w jakimś tam stopniu, to jeszcze trzeba mieć ten łódź szczęścia, powiedziałbym, nie tylko łódź szczęścia, trzeba mieć dużo szczęścia. No i ten łódź tak zwanego talentu, czy czegoś tam takiego niezwykłego, żeby stać się kimś i chciałem żeby zaistnieć. Bardzo dobrze. Chciałem przepuścić, ale tak się zastanawiali, więc stwierdziłem, że najlepiej, jeśli zachowam się pewnie i przejadę. Nieważne. Ważna jest też na pewno wrażliwość w faktorze, prawda? To, co się kryje w jego głębi, nie tylko ta zewnętrzna strona i umiejętność zapamiętywania swoich kwestii, ale emocje, które się przekazuje. W panu tych emocji jest cały czas bardzo dużo. Może zdradzimy, jak będzie pan chciał, to wytnę. Poprosiłem pana o chusteczkę przed nagraniem. Dał mi pan, mówiąc, że jest czysta, ale trochę mokra, bo wycierał panu łzy. A był pan w kościele wcześniej. Ale to nie miało coś pana nic wzruszyło? Wspólnego z kościołem. Łzy były z powodu wiatru. Aha. Wiatr po prostu wiał mi w oczy i załzawiły mi się oczy. No i dlatego je wytarłem. Myślałem, że się pan wzruszył kazaniem na przykład. Wzruszać to ja się lubię, ale to w innych miejscach, z innych powodów. A jeżeli się wzruszam, to najchętniej, kiedy jestem sam. A dlaczego tak? Bo to jest rozmowa sama z samym sobą. I wtedy to inaczej funkcjonuje. Człowiek ma sobie coś do powiedzenia, co sobie mówi. Może się wzruszyć, pomyśleć o wspaniałym życiu z rodziną, wspaniałym życiu z rodzicami. I to tak wygląda później, że można się wzruszyć i urodzić łezkę. Jasne. Mówi pan ciepło o rodzinie. Tak, no to jest największy skarb. Największy skarb, a tak. Nie kariera? I ta, co była. Kariera. Podpuszczam jest pana dobrze, dobrze, że tak słyszę, że tak, że się robi, kiedy to jest to dobre. To przyjemne jest zrobić karierę. Ale to nie jest wszystko. Nie można wszystkiego dla kariery krzywdę ludziom robić albo wyżywać się na kimś. Bo ja chcę zrobić karierę i ja po prostu za wszelką cenę muszę tę karierę zrobić. W związku z tym wszystko jest wokół nieważne, nieistotne. Odpowiedz sobie na jedno, ale to jedno ważne pytanie. Czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.